Godzina 22:22. Znowu punktualnie co do minuty spotykamy się w studiu przy ulicy Słonecznej, żeby porozmawiać o tym, co się Państwu dziś i nie tylko dziś zdarzyło. I żeby posłuchać muzyki. Muzyki przede wszystkim. A wieczór będzie nietypowy. Bo dzisiaj wyjątkowo pokazujemy Wam to, co dotychczas mogliście tylko usłyszeć. Ale teraz przypominam wszystkim słuchaczom, że mogą, co ja mówię, powinni oglądać nas online, na YouTube'owym kanale Radia Razem. Tak, tak, drodzy Państwo, dziś jest Noc Cudów. Teraz sobie pomyślałem, że chyba dlatego lubię tak duety wokalne. Jest coś magicznego w tym, że możemy usłyszeć, jak rodzi się miłość między dwojgiem, jak harmonizują się ich głosy. Tak, drodzy Państwo, zakochani będą z nami tej nocy. Bo przypominam, że niezmiennie wiodącym tematem wszystkich audycji Radia Razem jest miłość. Jestem. Świetnie, jest jedna pani. Dzień dobry. Jak ma pani na imię? Maria. Dzień dobry, pani Mario. Odezwał się jakiś Jezus. Jezus? Wyobraź sobie. Widziałeś go? Nie. Nie pokazał się? Nie chciał. No pewnie, na jego miejscu też bym się nie pokazywała. Świr jakiś. To dzisiaj słucha radia. Maria. Maria? Pani Maria się połączyła. To co zawsze? Nie wiem, pewnie ta sama. No to masz wierną słuchaczkę. Ona nie ma rodziny. A skąd wiesz? Ciągle dzwoni i opowiada tylko o sobie. To niech do kogoś zadzwoni. Skarży się, że nawet syn do niej nie dzwoni. Jezus? Weź przestań. Muszę z kimś rozmawiać, bo mi siądzie audycja. Dlaczego 30 tysięcy ludzi tylko słucha, a nikt nie chce się pokazać? Pani Maria po prostu nie może się wyłączyć. Tego się nie da wyłączyć. Czego? Podsłuchu. Coś się zepsuło. Zepsuło się na samym początku. Pan Jezus się wyłączy, a pani Maria trwa na posterunku. Wiem, że pan mnie nie lubi, ale ja tutaj nie jestem tylko dla pana. Słyszałaś? Słyszałam. Cokolwiek powiesz, będzie użyte przeciwko tobie. Tobie też. Wszyscy są przeciw nam. Oni próbują nam pomóc. Dziękujemy Państwu za szybką reakcję. Dziękujemy Państwu za szybką interwencję w nasze życie. Trzeba z tym skończyć. To był, proszę Państwa, ostatni kawałek na dzisiaj. Mocny, prawda? Nasza audycja osiągnęła rekordową oglądalność. Mówię do milionów. To niewątpliwie z powodu tej niecodziennej sytuacji. Noc zarazy. Człowiek się sini na błyskotliwość, ale gasi go milczenie tłumów. Ja cię słyszę. Pani Maria po prostu nie może się wyłączyć. Rankiem dbają miłość, nocą dbają miłość. Ja cię słyszę.